Siemaneczko, witam wszystkich w 68. części Let's Play Wiedźmin. Ostatnio odbyliśmy bardzo ciekawą rozmowę z panią Jeziora, która miała swoje bardzo, bardzo szczęśliwe zakończenie. I wpadła kolejna karcioszka. I też ostatnio pomogliśmy pustelnikowi z dzikim gonem. I nie będzie miał teraz problemy. Ale teraz przydałoby się zapolować na wywerny. Ja bym poprosił pojedynczo. Co? Tak pojedynczo dałoby radę? Dobra, jeden za nami leci. Okej. Bo jak się wszystkie rzucą, to nie mamy szans. Tak to pojedynczo nie stanowią problemu. Tylko nie chowaj miecza czasem, Geralt. Dzięki. O, tu już idzie kolejny. Miło. Chodź tutaj. Dobra, świetnie. Uwielbiam art. To jest naprawdę kozacki znak, zwłaszcza gdy przeciwnik jest tylko jeden. To po prostu ogłuszenie, które często wchodzi jeden cios i po walce. Naprawdę ułatwia życie. Ile bym musiał się dziabać z tą wywerną? Tak to pyk, pyk i już. Tak, aha, królowa teraz. Sama królowa? O kurwa, jednak nie. Jednak nie idzie sama królowa. Chodź, 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 chodź. Dobra, Geralt. Mówiłem ci o chowaniu broni, żebyś nie chował. Okej. A, tutaj jednak nie ma tak dobrze, co? No atakuj, Geralt, nie śpimy, tylko lecimy. Jak już się ogłuszyć jej nie da, już jest chyba za potężny przeciwnik, żeby ją tak ogłuszyć i po prostu tak szybko załatwić. Ale też zaraz padnie. No i gitara. Ej, co tam masz przy sobie? Jajo, właśnie. No i o to chodziło. Jeszcze chyba jedno nam potrzebne. Jak się nie mylę. No, dla pewności wybijemy. A, tam jest w ogóle kolejna królowa. Widzicie tam dalej? Zmienia postać rzeczy. To zajebiście. Zajebiście, że tam dalej jest kolejna królowa. No to załatwimy od razu do questa. No, prosimy kolejną wywernę. Tak jest. Okej. Dobra, czy coś tutaj ciekawego jest? Tam jest króle... Uuu, tam są dwie królewskie. Oho, to ja sobie może zapiszę lepiej, co? Tak, nie chciałbym... O, dobra, jedna chyba poszła. Jedna się rzuciła, tak, jedna. To świetnie, chodź tutaj, chodź. Dobra. Okej. Dobra, no i zajebiście. O to chodziło. Pozbierajmy wszystko. Do karczmarza po nagrodę, spoko. A gdzieś tutaj widziałem jeszcze jakieś ciało chyba, nie? Czy to tylko ognisko było? Cholera wie. Ale jeszcze zabijemy sobie tamtą królową. Czemu by nie? Czemu by nie? Dobra, sama poszła. Sama, idealnie. Okej. Trochę ją zmiękczymy ogniem. No i dobra. Okej, no i o to chodziło. O to chodziło. No, jak widzicie, wywerny wyciągane pojedynczo nie stanowią żadnego zagrożenia. Ile zostały? Dwie. No to poprosimy. O, dwie się rzuciły. Niedobrze.
Ale myślę, że sobie poradzimy. Okej, okay, no to chodź. Albo niech poczeka, nam się załaduje. My w tym czasie pozbieramy sobie fanty. Chociaż nawet nie ma na co czekać. Ciekawe, czy możemy ciężkiego używać? Możemy. Okej, okay, no właśnie. Nawet nie było na co czekać. Dobra, tu było jakieś... ciało, a właśnie tam jest. Uuu, a weźmy to sobie, będzie na sprzedaż. Będzie na sprzedaż, a i tak mamy iść do wioski, no to się przyda. No to się przyda. Ciekawe, czy coś z tym ołtarzem możemy zrobić. To jest... ciekawe. Weź Geralt na szybki przerzuć. I podejdziemy sobie pod ten ołtarz. Coś mi się kojarzy, że... chyba tak, ale nie w tym momencie. W ogóle jakaś skrzynia tutaj jest. A czasami tutaj zadanie związane z tym ryboludziem nie było w tej właśnie świątyni powiązane? Tak mi się coś kojarzy, ale nie jestem pewien. To mnie nie interesuje. Kusicielka, nie. Ale chleb gra w kości, kręgi na wodzie, muszę iść. Nie, kusicielka, nie. Tajemnica Berengera, tożsamość. Walka na pięści wiedźmińskie. To też nie. Kurde, nie mam chyba tego zadania. No dobra, zobaczymy. Może później się dowiemy czegoś ciekawego. Ale teraz spadamy stąd i lecimy do wioski. Musimy kupić ten chleb, porozmawiać z pewną wieśniaczką. Przydałoby się też odwiedzić karczmarza, odebrać nagrodę. I do kowala wstąpimy, żeby mu sprzedać tą broń, więc... jak widzicie, mamy sporo do roboty. Gdzie jest moja łódeczka? Idziesz, Geralt. Nie mów mi, że tu nie podejdziesz. No nie! Oh, Jesus. Geralt, nobie. Oj, czasami to mnie naprawdę irytujesz. Spadamy stąd jak najszybciej. Oj, tak, to wszystko już widziałem. Dawaj, nie mamy czasu, stary. Come on. No i to też już widziałem. Która godzina w ogóle jest? No już, samo południe. Zastanawiam się, czy z tym ryboludziem gadaliśmy już o wszystkim? Czy też nie? To mnie teraz tak w sumie zastanawia, czy od niego braliśmy jakiegoś questa? Mi się kojarzy, że tak, ale... Cholera wie, no nie pamiętam teraz. Dobra, ale mniejsza z tym, spadajmy stąd. I chodźmy do wioski. Tak, idziemy do wioski teraz. Będzie jakaś szybsza droga, czy po prostu... przejście do wioski. Kryptę sobie zostawimy na później. Może na następny odcinek. Rezolutna dziewczynka? Nie, do zobaczenia. Do zobaczenia. Kryptę zostawimy sobie na później. Myślę, że na następny odcinek coś takiego. Na razie nie ma co się śpieszyć z kryptą. Krypta nie zając, nie ucieknie. A Berenger jak tam siedzi w środku, to jeszcze sobie trochę posiedzi. Nic mu się nie stanie. No zobaczcie, no tyle orenów przy zwłokach, no kiedyś nie do pomyślenia, a teraz normalna rzecz. W sumie fajnie, bo oreny nam się przydadzą. Każda ilość. Prosto było do wioski, nie? Chyba tak, tak. Dokładnie. Kurde, ale tam w wiosce nie będę mógł używać broni. Fuck. Szkoda. Będziemy chodzić dwa razy wolniej, no ale cóż. Nie można mieć wszystkiego, co nie? Pytanie, czy będzie bliżej do wioski, czy do karczmy? Chyba do wioski będzie bliżej. Tak
mi się to widzi. Tak, oczywiście, że bliżej do wioski. No. Zastanawiam się, czy ja grałem z tym wójtem w kości? Chyba grałem. Chodźmy na razie do Kowala. Czy w sumie do syna. A, masz ten ciekawy miecz, nie? Obrażenia plus 50. Tutaj rozbrojenie mam. Bardzo interesujący miecz, ale też drogi. 3000. To nie przelewki. O, 80 orenów. Super. Więc może na razie jednak podziękuję. Tak. Stanowczo powinienem to zrobić. Tak się zastanawiam. Czy jeszcze tego nie sprzedać? Plus 30 do obrażeń. Myślę, że go sprzedam. Tak. Czy go zachować do kolekcji u karczmarza? Nie, oreny mi się przydadzą. Sprzedam go. A, teraz kosztuje 350. Ej, uwielbiam ten przelicznik. Chodźmy do piekarza. Piekarz też chciał białego miodu, nie? No właśnie. Gdzie jest piekarz? Piekarz. Kurwa, zszedłem tutaj na dół. Drzwi do domu piekarza, okej. Okay. 5 bochenków chleba, tak? Chyba tak. Tak. Mam 20 orenów. Chciałbym 5 bochenków chleba. Oj, oj, coś się szanownemu panu pomyliło. Chleb kosztuje 5 orenów za sztukę, czyli za 5 bochnów to będzie 25 orenów. Jak babcię kocham. Ej, no niech będzie. Niech będzie. Mogę ci coś w ogóle sprzedać? Za sztukę, mięso wywerny. Mięso wywerny mogę ci sprzedać, stary. Na cholerę mi tyle mięsa. Myślę, że jeszcze to ci mogę spokojnie sprzedać. Dobra. Bułka, 5 bochenków. Okej. Dobra, no i to tyle. Cukrową lalkę sobie zachowam. Okej, dobra. Piekarza mamy z bani. Teraz by się przydało znaleźć pewną wieśniaczkę, która poszukuje cukrowej lalki. Przejdę tędy? Nie. Gdzie ona jest? Ona była gdzieś... To pias. Przychodzę. A, prawda, prawda. Jeszcze nic. Jak to? Ciekawe. Mo... Mieszka. A, tu już gadaliśmy. Rozumiem. No. W jaki sposób? Ano, ostatnio się zbiesili jakoś. Aha. Do wody nas nie dopuszczają. Kilku chłopów poranili. Kilku ubili. Rybole przeklęte. Okay. Pogadajcie z Julii. Pogadam. Dobra. Most... Chyba z nim grałem, tak mi się przynajmniej wydaje. Jak tam w ogóle nasze zadanie gra w kości? Aha, czy już muszę szukać, już jestem najlepszy. Gdzie jest taka wieśniaczka? Ej, tutaj stała taka wieśniaczka. Spójrzcie, panie wiedźmi, no to nasze kraje. Tak, 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 super, super, cieszę się niezmiernie. Ale szukam wieśniaczki. I ona stała przy tej krowie, no fuck. O, tam są jakieś. O, czyżby to była ta? O. Jesteś wiedźminem, prawda? Prawda. W takim razie może zdołasz mi pomóc. Moja kuzynka z Wyzimy została zaatakowana przez monstrum. Rodzina pisze w liście, że dziewczyna umiera od toksyny zawartej w ślinie potwora, a medycy zrobili już wszystko, co mogli. Może ty będziesz wiedział, jak przygotować odtrutkę. Jak wyglądał potwór? A może wiesz, jak się nazywał? W liście stoi, że to był wampir. Napisali Garkain. Ta nazwa nic mi nie mówi. Potwór przypominał człowieka, ale miał błoniaste skrzydła jak nietoperz. Potrafisz powiedzieć więcej? Ponoć był przerażający. Miał zdeformowaną głowę i straszliwą paszczę.
Kuzynka spojrzała na niego i zamarła ze strachu. Nawet nie zdołała krzyknąć. To rzeczywiście mógł być Garkain. Nie pamiętam wiele na temat wampirów niższych, ale wydaje mi się, że Garkainy nie są jadowite. No właśnie. Ale moja kuzynka naprawdę cierpi od trucizny. Podejrzewam, że została zatruta trupim jadem. Tak, teraz pamiętam. Garkainy często żerują na cmentarzach. Nie gardzą też padliną. W Starej Wyzimie szalała epidemia, więc niewykluczone, że Garkain, pożerając zwłoki, stał się nosicielem choroby. Niech medycy zwrócą uwagę i na to. Dziękuję. Wyślę list jeszcze dzisiaj. Albo nie. Lepiej będzie, jeśli sama pojadę do miasta. Wiedziałam, że się na tobie nie zawiodę. Jeszcze raz dziękuję. Bywaj. Jak to? I to wszystko? Przystojniak. To coś mi się tu nie zgadza. Jesteś inny. Ale to nawet interesujące. Babcia mówiła, że nie ma nic piękniejszego i groźniejszego zarazem. Ta, spoko. Cieszę się, że babcia coś tam mówiła. Ale ja tu szukam wieśniaczki. Kawał drogi przejechałem, a wesela ani widu, ani... To stary, masz problem. Gdzie jest tam ta wieśniaczka? No... Jezus, może to ty? Nie rozmawiam ojej, z nieznajomymi. Ojej, nie bądź taka... Już ja wiem, co przychodzi. Nie wiadomo jaka. Azalisz poślubić czy zabić? O! Powiem wprost. Okej. To miłe. Tylko sobie nie myśl, że jestem spoko. Puszczalska. Chyba rozumiesz. Mężczyzna i kobieta, jeśli chcą się dobrze poznać, muszą w jakiś sposób nawiązać znajomość. Tak, dobrze tak. Mówię. Prawda? Prawda. Prawda. A zatem, skoro już się zapoznaliśmy, wolałabym oddać ci inicjatywę. Pewnie. No i teraz już wiecie, po co mi była cukrowa lalka. Cukrowa laleczka. Słodka jak ja. Zawsze chciałam taką dostać. Teraz możemy posunąć naszą znajomość krok dalej. Chodźmy do mnie. Muszę ci podziękować. Chodźmy. No i bardzo urodziwa ta wieśniaczka, nie powiem. No i kolejna karcioszka wpada. Dobra. Myślę, że teraz możemy udać się do karczmy po nagrodę. I co? Zdążymy jeszcze do elfu z powrotem? No może, jak szybko pójdzie. W czym ci wadzo? Ale nie traćmy tutaj czasu. Ciekawe, ile dostanę orenów od karczmarza. Mam nadzieję, że z 200 to minimum. No kurde, jednak trochę latania było. Jezu, co to za jakieś klatki brzydkie, no come on. Proszę cię, gro. Nie masz na czym klatkować, no bez kitu. No, okej. Ech, Boże. Szybciutko do karczmarza. Tak, kawał drogi, super. Ale to mnie teraz nie interesuje. No, szybciutko. O, jest i karczmarz. O Jezus, no dobra. Tak? Tak jest. Przeczytałem To o jajach wiwerny? Proszę bardzo. Przyniosłem ci 3 sztuki. Wspaniale, tyle właśnie potrzebuję. Ile? 250, spoko. Może być. Aha. Czym? Mam Słuch. Tak. Poproszę to. Oj, co tutaj mamy? Coś ciekawego. Ja tutaj coś chciałbym zostawić. Tak, diament. To, pierścionek. Jajo też. Myślę, że mięso też. Te księgi jak najbardziej. O, co tutaj? To raczej zostawię. Wilczą skórę też. Tutaj. No to możemy też zostawić w sumie. Dobra. Okej, to by było na tyle. A jeszcze możemy pogadać w sumie z Julianem, czy on coś ciekawego wie, czy nie. Geralt? Chyba nie bardzo.
Dobra, to już, kurde, ciekawe, czy mógłbym mu sprzedać te książki. Jaj. Trochę zwaliłem, no ale cóż. Gera? A czy ja z tą grałem? Bywa. To jest ciekawe. Dobra, do elfów i tak nie zdążymy, ale czy ja grałem z Jaskrem? Gera? Nie pamiętam w sumie. Chyba grałem, ale nie jestem tego pewien. Pewnie, że chcę podbić stawkę jak najbardziej. A kurde, ja nie zapisałem. Oj. No to się pośpieszyłem teraz. Oj. Ale nie, dobra. Okej, spoko. On też miał 3 piątki, no to całkiem ładnie. Jak na pierwszą rundę. Dwie pary, piątki i trójki. On ma jedną parę na jedynkach, więc nieźle. Jest, zajebiście, mamy fulla. No to Jaskier chyba przegrałeś, co? Tak, przegrał. No to zajebiście. 360 ładna kasa. Ale graliśmy już z Jaskrem. Ciekawe, czy z Julianem graliśmy, co? Ale tutaj... Cholera, nie mam takiej opcji, żeby z nim pograć. No dobra. Ale na dzisiaj to było na tyle. Więc wiecie, komentujcie, subskrybujcie i zostawcie jakiś znak po sobie. W następnym odcinku udamy się do elfów i coś tam jeszcze znajdziemy dla siebie. No, a jeszcze możecie oczywiście też zalajkować fanpage'a, żeby być cały czas na bieżąco. Więc trzymajcie się, cześć!